witajcie w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Klaudyna i witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy haul zakupowy z Action i wszystko do 10 zł. Patrzcie, mam całą siatę. Okej, także będę sobie losować rzeczy i pierwsze niech będzie to. O! I to jest taki zestaw do robienia bransoletek. Jak widzicie, jest bardzo dużo tutaj koralików. Kosztowało to 9 zł, także naprawdę bardzo fajna cena. No i zobaczę, jak to wygląda jeszcze w środku. Boże, żebym tylko przypadkiem teraz tego nie wysypała, bo byłby koniec. Oh my god, jakie piękne kolory, takie pastelowe. Jezu, prześliczne wyjdą bransoletki. Kurczę, serio, naprawdę bardzo można fajnie spędzić czas robiąc takie bransoletki. Nawet z siostrą albo z przyjaciółką zrobić sobie takie wspólne. Ja na jakimś shortcie też na pewno sobie zrobię jakąś bransoletkę. W takim razie lecimy dalej. I to jest taki organizer na te patyczki kosmetyczne. Taki malutki, zgrabniutki. Czekajcie, muszę to oderwać, żeby zobaczyć. O! Titalaj. Okej, to od razu sobie w sumie zobaczymy, jak będzie to wyglądało. O, tutaj się wyciągam. Tutaj mam te płatki, także wsypmy trochę. I co? To tutaj wylatuje. Ja przyznaję się, że takie duperele naprawdę lubię, bo równie dobrze te płatki mogą być sobie w takim pudełku, ale no nie, Klaudia musi mieć specjalny organizer. A ja ogólnie tych patyczków codziennie używam, z tego względu, że jak maluję rzęsy, no to jak tutaj się na przykład ubrudzę trochę od tuszu do rzęs, no to później jak mi to zaschnie, to sobie czyszczę tym patyczkiem i to tyle. To jak patyczki, to tutaj też takie płatki kosmetyczne, one są w cenie coś tam 2 ziko, 2 z czymś, a dokładnie to za 2,29 i co? Tutaj jest 80 sztuk, ja naprawdę te płatki lubię. Kolejna rzecz to oczywiście rozwalanie. Chyba ten, kto ogląda moje shortsy albo moje live'y na TikToku, ten będzie wiedział, co to jest. Słuchajcie, ja jestem stara, ale naprawdę ja się zawsze bardzo dobrze bawię przy rozwalaniu tego, więc jeżeli ty będziesz w Action, to kosztuje tylko 4,49, to sobie to zakup. Ogólnie to ten właśnie syreni ogon jest trochę lepszy, bo tam, a nie będę zdradzać, co jest w środku. Kolejna rzecz i mega polecanko, to jest taki olejek do ust. Pokażę wam tutaj bliżej. Jak będziecie w Action, to kupcie sobie ten. Tylko ten fioletowy. Naprawdę on jest zarąbisty, prześlicznie wygląda na ustach. I na dodatek długo się utrzymuje, także zarąbisty jest. Trochę wygląda jak taki błyszczyk z gazetki, ale nieważne opakowanie. Ważne jest to, że naprawdę bardzo ładnie wygląda na ustach. Ten aplikator ma taki zwykły, a w środku fajny taki fioletowo-różowy odcień. Więc sobie nałożę na usta. I jakby co, też czuć tutaj winogrona, także zapaszek również ma. O Boże, dopiero teraz zauważyłam, że robię... To nie był faker do was, do nikogo nie był ten faker. I patrzcie na ten efekt, no po prostu mega. Jeżeli już sprawdzamy kosmetyki, to wzięłam sobie coś takiego do przetestowania. A konkretnie to jest taki róż w płynie. Bardzo chciałam z tego bronzer, niestety już nie było. Były same rozświetlacze i niedużo zostało właśnie tych róży, więc pomyślałam, no skoro jest mało, to chyba jest to fajne. Opakowanie całkiem spoko. Teraz co? To trzeba... O, dobra. Tutaj ma jakąś gąbeczkę. I co? A czego to nie działa? Dobra, już wiem, trzeba było tutaj, o, tak przekręcić i teraz powinno działać. Także sprawdźmy. O, jaki kolor! O, coś takiego. O nie, co to jest? O nie, ten odcień to jest taki, wiecie co, bardziej brzoskwiniowo-brązowy i ma jeszcze takie drobiny. O nie, nie podoba mi się. Jeżeli chodzi o róże, to ja lubię takie bardziej, no wiecie, takie słodkie różowe kolorki. A tutaj ten, no tak nie bardzo. Dobra, kosztował on 7,95, więc w razie czego jak mi się on nie sprawdzi, no to moja kieszeń jakoś bardzo nie ucierpi. Jeszcze sobie tak mocno tutaj rozmazałam, żeby zobaczyć ten kolor, no i średni jest. A tutaj sobie wzięłam taki napój do przetestowania Chupa Chups. O smaku arbuzowym. Nie, wcale nie wzięłam teraz tego, bo chce mi się pić. Zapaszek. No tego się nie spodziewałam. Pachnie arbuzem. Dobra, próbuję. Kurczę, jak lubię arbuzowe rzeczy, tak w tym napoju coś mi nie gra. W sensie dobry jest, ale drugi raz bym go nie kupiła. Kolejna rzecz, która naprawdę mega mnie ciekawi, to jest skarbonka do pomalowania. O, jak widzicie, tutaj są takie farbki, pędzel, znaczy ja mam nadzieję, że to wszystko w środku jest, więc od razu może ja sobie to otworzę.
Okej. Widzę jakiś łeb. Pędzelek jest. Farbki również są. I oczywiście taka, nie wiem, księżniczka czy nie wiem, laleczka do pomalowania. I jak widzicie tutaj jest otwór na pieniążki. Tego nie powinno być, bo ja słuchajcie, pamiętam jak miałam taką skarbonkę za dzieciaka, to co tam odłożyłam, to ja lubiłam sobie wtedy wyciągnąć. Więc najlepsze są takie skarbonki, które później są takie do rozwalenia. Ale w sumie, jak wiecie, taka własnoręcznie zrobiona skarbonka, w sensie pomalowana, no to może będzie większa motywacja do tego, żeby wrzucać tutaj pieniądze. Kolejną rzeczą jest taki zestaw pudełek. 5 pudełek za 5 zł, także mega się opłaca. Ja często sobie robię jakieś żarcie, tak na parę dni sobie gotuję i właśnie brakowało mi takich pudełek na to jedzenie, więc idealnie. I tak wygląda jedno pudełko. Jest takiej średniej wielkości, także spoko. A tutaj taki zestaw kolczyków wzięłam sobie w takich przeróżnych kolorkach. Właśnie bardzo podobają mi się te niebieskie i różowe. Ja ostatnio jakoś tak zaczęłam chodzić w kolczykach, także teraz będę miała co chwilę inne kolczyki w innym kolorze. I tutaj cena 7,95 za tyle kolczyków, to naprawdę bardzo się opłaca. No już powoli dobiegamy do końca. O, tutaj ta rzecz, która bardzo mnie ciekawi. Jest to, słuchajcie, taki rozświetlacz w płynie. Coś mi się wydaje, że on będzie pięknie wyglądał w lecie na takiej opalonej skórze. Ja mam w zamiarze go używać właśnie i do twarzy, chociaż ja nie wiem, czy on nie będzie za ciemny, albo zbyt po prostu taki złoty, jeżeli chodzi o twarz, ale na pewno do ciała. Albo dodawać sobie go do balsamu. Jezu, jestem mega podjarana, bo on tak pięknie wygląda. Dobra, musimy sprawdzić. No leci czy... O, leci! O! Matko jedyna, matko jedyna! Ależ to się mieni. Ogólnie to jest jakby z takim olejkiem. No coś takiego, ale na... O Jezu! Wow! Kamera niestety tego nie oddaje, natomiast uwierzcie mi, że na żywo to wygląda mega. Będę to sobie dodawać do balsamu, do ciała i po prostu będę codziennie się teraz świecić. Koniec, ja od dzisiaj będę teraz codziennie w brokacie. Przedostatnia rzecz to jest taki oto kremik do twarzy. Także otwórzmy go sobie i sprawdźmy. Jestem ciekawa jego konsystencji. Dobra. Wezmę go sobie trochę, jak to nałożyć. No, taki lekki się wydaje. Nie wiem, czy on będzie jakoś super nawilżał, także jutro sobie go na pewno przetestuję. Na pewno będzie fajny pod makijaż. I teraz na takie cieplejsze dni, kiedy człowiek po prostu będzie na twarzy spocony jak świnia, no to chyba będzie idealny. Ale nie, taki fajny, żelowaty. I ostatnia rzecz, którą zostawiłam na sam koniec, ponieważ nie jest ona za 10 zł, tylko za 25, ale kupiłam jako prezent dla mojego bratanka. Uznałam, że przy tym naprawdę będzie bardzo fajna zabawa. I jest to taki zestaw koszulka i mazaki. I można właśnie tymi mazakami pomalować sobie tę koszulkę. I ja już dobrze wiem, że młody przy tym będzie miał dużo frajdy. Jestem tylko ciekawa, jak to będzie po praniu, nie? Bo ja nie wiem, czy te mazaki są jakieś takie specjalne, czy po prostu takie zwykłe. Otwórzmy i sprawdźmy sobie, jak ta koszuleczka się prezentuje. O, taka malutka, słodziutka. Oczywiście psi patrol. No i oczywiście do tego też te mazaki. I też patrzę tutaj, 100% bawełna, także spoko. Więc jeżeli wy macie młodsze rodzeństwo i chcecie im zrobić jakiś prezent, taka koszulka do pomalowania to będzie strzał w dziesiątkę. No i na dzisiaj to tyle, do następnego odcinka, pa pa!